Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Wasteland 2 Director's Cut. Poprzednim razem stoczyliśmy kilka udanych walk w Hypul, próbując opanować zaistniałą tutaj sytuację. Pod koniec odcinka dotarliśmy w to miejsce. Dzisiaj rozpoczynamy od tego, że idziemy dalej. Miejscowy, za dużo ich. Okej, miejscowi się cały czas bronią przed bandytami. Dołączamy w takim razie do walki. Na 73% luneta otwiera ogień i trafia, zabijając pierwszego bandytę. No dobra, miejscowi nie są oznaczeni jako przeciwnicy, ale mają swoje własne punkty życia, więc mogą zginąć. No dobra, zobaczmy, kto ma ruch. Angela. Angelę wysuniemy gdzieś do przodu. Lunetę finalnie myślę, że chciałbym ustawić tutaj. Okej, niech Angela przejdzie za wysoką osłonę z tej strony. 4 punkty akcji, ale wszystko jest nadal poza zasięgiem. Więc ona niech zostanie tutaj w trybie strażniczym. Miejscowy skraca dystans. Okej, duct tape'a zostawimy gdzieś w tym miejscu. Również w trybie strażniczym. Okej, Rafa przesuniemy bez możliwości strzelania również gdzieś bardziej do przodu. Może bardziej od flanki. Okej. Pierwszy gościu z maczetą biegnie w stronę Rafa. Angela reaguje, strzela, ale nie trafia. Okej, kolejka lunety. Wszyscy poza zasięgiem. Przejdźmy, tak jak planowałem, bardziej na prawo. 83% szansy na trafienie. Próbujemy. Elegancko wchodzi na 22 punkty obrażeń. No okej, Big Ben myślę, że również biegnie czym prędzej do przodu. Okej, kolejka Angeli. Angela również jest trochę daleko, ale wystarczająco blisko, żeby atakować tych typów z lewej strony na 78%. Spróbujmy. Okej, pierwszego mamy z głowy. Dobra, ten tutaj również wejdzie za chwilę w zasięg, ten też, bo to są przeciwnicy uzbrojeni w broń ręczną, więc oni będą musieli podbiec. Okej, duct tape, niech zajmie pozycję tutaj w trybie wartowniczym. Okej, Raf może strzelać na 88%, chybia. Jeszcze raz. Drugi wchodzi i puszczam kolejkę dalej. Zasadzka, niestety pudło. Big Ben otrzymuje 7 punktów obrażeń. Drugiego strzału nie będzie, bo broń się szczęśliwie zacięła. No dobra, ci tutaj są coraz bliżej, więc strzelajmy w tych, którzy mają najmniej życia. Pierwszy strzał wchodzi. Drugi również. Puszczam turę. Luneta może zająć się tym z prawej strony. Ma idealny widok na niego. Na 83%. Strzela, trafia elegancko. 27 punktów obrażeń. Ten pada martwy.
doktorka, zbliżymy trochę bardziej do celu, żeby również mógł postrzelać. No i proszę, elegancko. Okej, kolejka Angeli. Ten tutaj jest w tym momencie poza zasięgiem, ale możemy spokojnie przejść trochę bliżej. 6 punktów akcji. Zostanie mi jeszcze możliwość jednego strzału, ale ja bym wolał zostać bardziej z tej strony. Spróbujmy dwukrotnie na 69%. Pierwszy wchodzi, drugi już nie. Teraz RAF 64%. Skrócimy trochę kąt, dzięki czemu zyskamy trochę na procentach. Ok, lunetą strzelać nie będziemy, bo 33% to jednak za mało. Ewentualnie spróbujmy się przemieścić, zobaczyć czy ten procent się zwiększy. Niestety nie, więc puszczam kolejkę dalej. Miejscowy strzela, ale nie trafia. Ok, oflankujmy ducktape'em z prawej strony. 53%, dosyć mało. 65% też niezbyt dużo, ale spróbujmy. Ok, udaje się. Dzięki strażnicy. Idźcie zająć się resztą. Dobra, nasza strażnicy. Ok. Pada mnóstwo punktów doświadczenia. Pozbierajmy wszystkie graty. Dobra, wpadły jakieś spodnie. Zobaczmy, kto je wziął. Spodnie ze szmelcu. Ok, Angeli przebierać nie możemy, więc generalnie ciuchy jej się nie przydadzą. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, to jest zdecydowanie lepsze. Dobra. Teraz już wiecie. Ok, chyba instrukcja jak pętlę prawidłowo zrobić. Okej, to chyba wszystko. Nie ma to jak dobra rada. Okej, przeładujmy wszyscy, zobaczmy jak wygląda nasz stan amunicji. Luneta całkiem nieźle. Lekarz też. I Angela 20 sztuk amunicji, więc również całkiem spoko. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Tutaj jeszcze skrzynka z medykamentami. Najbardziej warto sprawdzić. Strażnicy. Anybody? Can anybody hear us? This is Harvard from the Scorpions. The guys you hid in the cave, remember? Bergen! There's something down here, man. It's after us. It already killed Dog Breath. And it's... Oh shit! Run! Run! There were definitely screams! Something's going on down here. Then deal with it, Kate. We're kind of busy up here.
Okej, jacyś ludzie zamknięci w jaskini, było słychać głos, odgłos piły łańcuchowej i uderzenia młotów, krzyki ludzi. Coś ewidentnie się tam dzieje. Biegł przed chwilą jakiś miejscowy, krzyczał strażnicy, młociara i jej zbiry próbują wysadzić nasze rury irygacyjne. Szybko! Okej, walą. Walą w te rury, faktycznie. Zacznijmy czym prędzej walkę. Żeby odciągnąć ich uwagę od rur. Wydawało mi się, że strzały nadlatywały również z tego kierunku, ale nikogo tutaj nie widać. No dobra, mamy inicjatywę, przynajmniej Angela w pierwszej turze. Zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Na 78% strzela i trafia. Mega szybki typ. Zobaczcie, jaki dystans on przebiegł, ale wydaje się, że nie ma przy sobie broni. Ale luneta jest zdecydowanie w tym momencie zagrożona. No dobra, na szczęście w pobliżu jest Big Ben, ale kolejka będzie miało trzech zbirów. Na szczęście wszyscy dosyć daleko. No dobra, w pierwszej kolejności na pewno podejdźmy bliżej doktorkiem i spróbujmy zaatakować tą typiarę. Najlepiej tak, żeby nie zrobić krzywdy lunecie. Na 70%. Ok, wchodzi, ale wygląda na to, że ona będzie miała dosyć dużo punktów życia. Okej, ogień w stronę Big Bena, ale niestety chybiony. Niestety, niestety dla nich oczywiście. Dla mnie bardzo dobrze. 88% całkiem sporo, więc myślę, że nie będę zmieniał pozycji i skorzystam z tak dużej szansy na trafienie. Dwa strzały i dwa w celu. Mega jest twarda, trzeba przyznać. Luneta będzie musiała się przemieścić i to bardzo szybko. Pytanie, gdzie? Do przodu raczej nie mam opcji. Dobrze byłoby móc jeszcze strzelić. Spróbujmy przesunąć się na prawo, zwiększyć kąt i strzelić na 73%. Ok, całkiem nieźle. No i myślę, że Big Ben to jest idealna osoba, z którą właśnie powinna mierzyć się ta młociara. Ale niestety tylko 68% szans na trafienie. Mimo to wchodzą obrażenia za 14 punktów, więc nieźle. Będziemy mieli po drodze jeszcze Angelę i dopiero młociarę, więc jest szansa, że uda się zlikwidować tą typiarę. No dobra, jeden punkt akcji, tutaj już nic więcej nie zdziałam, więc puszczam kolejkę. Angela 78% szans na trafienie. Próbujemy, pierwszy wchodzi. I pozostało jej 10 punktów życia, a co za tym idzie, nie uda mi się jej zlikwidować, nawet gdybym trafił. Chyba, że wszedłby w jakiś magiczny sposób w tym momencie krytyk. No nic, zobaczmy. Ok, 6 punktów akcji, czyli tak jak mówiłem, nie uda mi się zlikwidować tej młociary, a co za tym idzie, pewnie Big Ben otrzyma za chwilę spore obrażenia. Zastanawiam się tylko, czy nie powinienem teraz trochę bardziej się wycofać. Bo ci przeciwnicy tutaj bardzo mocno skrócili kąt. Mam opcję. Najlepiej byłoby tutaj, ale tutaj akurat nie mogę. Dobra, myślę, że zostanę na razie na miejscu. Atakuję wielokrotnie, zwróćcie uwagę. Kolejka doktorka,
który wykonuje egzekucję na typiarze, dzięki czemu mamy ją w tym momencie z głowy. 5 punktów akcji jeszcze mógłbym strzelić, ale wszyscy są generalnie poza zasięgiem. Więc zostanę póki co tutaj. Okej, osłona, za którą stał Big Ben, właśnie przestała istnieć. Okej, Angela, poważne obrażenia na poziomie 27 punktów. No dobra, zobaczmy, co możemy zrobić. Na pewno przemieszczamy się na osłonę z boku. I strzelamy do typa na ponad 80%. Trafiam. Ten pada martwy. Więcej strzelać nie mogę, więc puszczam turę. Angela przejęła kontrolę, likwidując dwóch typów. Praktycznie dwóch. Tego zlikwidowała, tego praktycznie zlikwidowała. Jeden punkt życia. Natomiast nadal została w tamtym miejscu, w którym jest. Dobra, teraz kolej lunety. Ten znajduje się za niską osłoną. Ciekawe, na ile byłbym w stanie prowadzić skuteczny ostrzał z tego miejsca. 39%, niewiele. Dobra, nie będę próbował. Dobrze byłoby, żeby Big Ben trochę ściągnął na siebie ataki, bo Angela dopiero ma kolejkę po bandytach. Dobra, podejdę tutaj. Jeszcze doktorek. Angela, kolejne obrażenia. Tym razem za drugim atakiem ten chybia, całe szczęście. Okej, 2 punkty akcji, już nic z tym nie zrobię. I pozostaje ostatni typ. Zobaczmy, czy odchodząc gdzieś na tą pozycję, będę miał możliwość trafienia go ze snajperki. Odległość wydaje się całkiem spoko. 73% szansy. Ale wydaje mi się, że chyba szkoda naboju marnować. Zostawię ją w trybie strażniczym w razie, gdyby doktorek nie dał rady. Dobra, trochę nabojów, trochę złomu. Może przyda wam się później ta wiedza. Okej, coś tutaj jest zasłonięte. Okej, jest winda, jest jeszcze skrzynka, do której koniecznie zajrzyjmy. Karabin snajperski R270. No proszę, zobaczmy, jak on się ma do mojego karabinu snajperskiego. 20-26 punktów obrażeń. Tutaj mam 13-18, czyli zdecydowanie lepszy. 73% szansy, czyli tak samo. 3% szansy zacięcia. No tak, bo tutaj mamy w tym momencie ten myśliwski zmodyfikowany, który zbił nam 4%, czyli jakby on już nie miał w ogóle możliwości zacinania. 23 metry zasięgu, czyli delikatnie mniej. Okej, no super, jak najbardziej. Plus naboje. Weźmiemy sobie go. Modyfikacji nie da się wyjąć. Da się rozebrać na części ten karabin.
Ja na razie rozbierać nie będę. Ewentualnie, gdy zobaczymy ceny od sprzedaży gdzieś, jak będę miał możliwość i okaże się, że te ceny są gówniane, to wtedy będę myślał nad rozbieraniem. Póki co myślę, że nie ma sensu. Dobra, wszyscy są przeładowani. W takim razie wchodzimy na windę. No zdecydowanie mocno ufortyfikowana miejscówka. Ciężko byłoby ją zdobyć bez dostępu do tej windy. Come on, let's take a ride. Hop in, we'll bring you up. Bergin. Szpakowaty mężczyzna owinięty w skórzany płaszcz, odziedziczony najwyraźniej po całej serii ofiar postrzałów i w brudnej koszulce z napisem ochrona na piersi. Wyraz obrzydzenia na jego twarzy jest chyba jej stałym elementem, nawet wtedy, gdy się uśmiecha. Well, all right, McNamara. Good job. Wait a minute. You're not McNamara. Who the... Dobra nasza McNamara, świetna robota. Jedną chwilę, to nie McNamara. Kto to? Rangers? Rangers? I mean, woohoo, Rangers, our saviors. Strażnicy? Strażnicy? Znaczy się hurra, strażnicy, nasi zbawcy. Well, I guess I gotta thank you for taking care of these clowns. Though you could have got here before they wrecked our irrigation system and killed our mayor. No to chyba jestem wam winien podziękowania za zajęcie się tymi klaunami, chociaż mogliście tu dotrzeć, zanim zdemolowali nasz system nawadniania i zabili burmistrza. No, przybyliśmy najszybciej jak się dało, więc uważam, że nic więcej w tym temacie zrobić nie mogłem. You gonna go finish him off now, or you just here for our radio tower, like you told Mayor Wikström? Macie teraz zamiar ich wykończyć, czy może interesuje was tylko nasza wieża radiowa, jak mówiliście burmistrzowi Wikströmowi? Wygląda na to, że już skończyliśmy z rozwalaczami. Co się stało z burmistrzem? Co jest nie tak z systemem irygacyjnym? Co to byli za klauni? Ma pan jakiś problem ze strażnikami? Kiedy weszliśmy, pomyślał pan, że to McNamara. Kim jest McNamara? Właściwie to chcielibyśmy skorzystać z waszej wieży radiowej. Próbujemy namierzyć sygnał. No dobra. W takim razie przekażmy mu, że wszystkich już porozwalaliśmy. Not all of them. The rest of them will be back for a reckoning. That'll be the end of us. Unless you or the Red Scorpions take them out first. Personally, I'm inclined to ask the Scorpions to do it. They get things done. But if you want to try doing your job for a change, well, they must have a camp around here somewhere. Find it and start shooting. That is, after all, what you do best. Nie ze wszystkimi, a reszta wróci, żeby się policzyć. To będzie nasz koniec, chyba że najpierw załatwicie ich wy albo czerwone skorpiony. Wolałbym od razu poprosić ich, ale jeśli chcecie dla odmiany zrobić coś pożytecznego, obóz tamtych jest gdzieś tu. Znajdźcie go i zacznijcie strzelać. Przecież to umiecie najlepiej. Gościu ewidentnie ma jakiś problem ze strażnikami. Gada z nami w sposób obcesowy i generalnie ciężko go lubić. Natomiast ja nie mam żadnych powodów, żeby ścigać tych najeźdźców. No ci tutaj atakowali, więc obroniłem tą miejscówkę. Mamy swoje zadania i nimi będziemy zajmowali się w pierwszej kolejności. Twierdza rozwalaczy. Dobra, gościu nam zaznaczył na mapie twierdzę rozwalaczy. Ale zanim przejdziemy do radiostacji, zapytajmy jeszcze o burmistrza. Co się stało z burmistrzem? Those wreckers couldn't hit what they were aiming at if their lives depended on it. But they got in a lucky shot yesterday. And shot Mayor Wikström when they was aiming at me. Blew him clear off the wall.
Ci cali rozwalacze nie mogliby trafić do celu, choćby ich życie od tego zależało, ale wczoraj im się pofarciło i trafili burmistrza Wikstroma, gdy celowali we mnie, aż zleciał z muru. I've had to step in as temporary commander now Wikstrom's gone, but I aim to hold a vote and make it official as soon as things calm down. Then we'll have some real law and order around here, and we won't have to rely on the Rangers for help anymore either. Musiałem tymczasowo przejąć przywództwo po śmierci Wikstroma, ale planuję wybory i faktyczne objęcie stanowiska po tym, jak już to wszystko się uspokoi. A wtedy zaprowadzimy tu prawdziwe prawo i sprawiedliwość i nie będziemy już musieli błagać o pomoc żadnych strażników. Więc kandyduje pan z ramienia prawych i sprawiedliwych. Chyba bym pierdolnął, gdyby tu było napisane, więc kandyduje pan z ramienia prawa i sprawiedliwości. Kiedy odbędą się te wybory? Co jest nie tak z systemem irygacyjnym? No, myślę, że to jest ważna kwestia, więc zapytajmy. I don't know. Maybe nothing. Kate Preston says a wrecking crew bomb smashed some valves and it's leaking like a sieve. She's been down in the tunnels trying to fix it since the attack started. I think she's just hiding from the fighting like the woman she is. Nie wiem, być może nic. Kate Preston twierdzi, że bomba rozwalaczy zniszczyła jakieś zawory i że rury ciekną jak sito. Siedzi w tunelach od kiedy zaczął się atak i próbuje to naprawiać. Ja tam myślę, że ukrywa się przed walką. Jak to kobieta? No nieźle. Słyszeliśmy meldunek już wcześniej, że coś było nie tak tam w tych tunelach. No dobra. Kiedy weszliśmy, pomyślał pan, że to McNamara. Kim jest McNamara? Nobody. You wouldn't know him. Co? Nikim. Raczej go nie znacie. Ciekawe. Zakapior. No ale chcemy go poznać. A pan będzie na tyle rozsądny, że nam pan o nim opowie. Spróbujmy. Okay. No need to get rough. He's just a guy who... Dobra. Po co tak ostro? On, no, to tylko gość, który... You know, you Rangers aren't the only game in town. We haven't seen you for nigh on a year, and the Red Scorpions show up when we call them. At least most times they do. Captain McNamara and the rest of the RSM have done right by us more times than you have. That's for damn sure. Wiecie, wy strażnicy nie jesteście jedynymi panami w tym mieście. Nie widzieliśmy was tu prawie od roku, a czerwone skorpiony zjawiają się, gdy ich o to poprosimy. Kapitan McNamara i reszta MCS częściej służyli nam pomocą niż wy. Tego akurat jestem pewien. Ja wcześniej myślałem, że czerwone skorpiony to być może jest ta grupa, która tutaj atakuje tą miejscówkę. Natomiast wygląda na to, że czerwone skorpiony to jest jakaś grupa militarna, która razem z... gdzieś funkcjonują na tych samych pustkowiach obok strażników pustkowi. Więc ufa pan tym czerwonym skorpionom? Hey, they're closer than you. They don't try to solve problems by shooting little children. Sure, we gotta pay them, but at least they work for their money. No cóż, są bliżej niż wy i nie próbują rozwiązywać problemów przez strzelanie do małych dzieci. Może i musimy im płacić, ale przynajmniej pracują na te pieniądze. Co on pierdzieli, ten gościu? Strażnicy nie strzelają do dzieci. You say that, but I know the truth. You just stay away from our kids, Rangers. They're all we got in this shitty world. I won't warn you twice. Tak mówicie, ale ja znam prawdę. Trzymajcie się z dala od naszych dzieci, strażnicy. Tylko one nam zostały na tym zasranym świecie. Nie będę was więcej ostrzegać. Dobra. Kate Preston, nie wiem czy pytać, bo generalnie dało się już poczuć, że nie pała do niej jakąś specjalną miłością. Kiedy odbędą się wybory, co to byli za klauni? Dobra, gościu ma ewidentnie coś do strażników. Może zapytajmy, o co mu chodzi. Ma pan jakiś problem ze strażnikami? After your history with us, you're damn right we got a problem with you. You're tolerated here, but you won't never be loved. Do ciężkiej cholery. Jasne, że mam problem ze strażnikami po tym, co zaszło w przeszłości. Jesteście tu tolerowani, ale nie macie co liczyć na uwielbienie. No to świetnie, kurde. Praktycznie pomogłem im w tym najeździe, podczas tego najazdu. Zlikwidowałem w zasadzie większą część napastników, jeżeli kurde nie wszystkich. I proszę, taka wdzięczność. Co się wydarzyło w przeszłości? I guess old Snake ain't too keen to teach his new recruits the truth about the Rangers' glorious past. Well, let me fill you in. 15 years ago,
You fuckers came out here and shot a little orphan boy's dog. And then you shot the little orphan boy, my nephew Bobby, who weren't armed with nothing but a BB gun. A BB gun! Widać, stary wąż nie pali się do tego, żeby wyjawić nowym rekrutom prawdę o chwalebnej przeszłości strażników. 15 lat temu przyszliście tu, skurwysyny, i zastrzeliliście psa małego sieroty, a potem samego sierotę, mojego bratanka Bobiego, który trzymał w rękach zwykłą wiatrówkę. Wiatrówkę. No szczerze powiedziawszy, fakt, tragedia, no ale brzmi jak wypadek. Well, after that, High Pool only accepted ranger protection because there was nobody else to turn to. Now there is. So you can go tell the general we ain't forgotten and we ain't forgiven. If he isn't careful, we ain't sending him any water no more either. Po tym wydarzeniu High Pool zgodziło się na ochronę strażników tylko dlatego, że w okolicy nie było nikogo innego. Możecie więc iść powiedzieć swojemu generałowi, że nie zapomnieliśmy, że nie przebaczyliśmy, a jak nie będzie uważał, to zakręcimy mu kurek z wodą. Mówi pan tak, jakby High Pool już nie było terytorium strażników. Well, are we? You'd think the Rangers would keep a better eye on the place that provides them with the most of their water. The Rangers don't want to protect us anymore. The Scorpions are thirsty too. Keep it in mind. Doprawdy, wydawałoby się, że ludzie chętniej strzegą miejsca, które dostarcza im większą część ich wody. Jeśli strażnicy nie chcą nas już chronić, to skorpiony też muszą pić. Nie zapominajcie o tym. No, bez wątpienia mają luksusowy materiał na pustkowiach. Jeżeli faktycznie to oni decydują, gdzie popłynie woda, a gdzie nie, no to myślę, że mogą stawiać warunki. Zapytajmy o tego jego bratanka. Bobby's where the Rangers can't hurt him anymore. I visit his grave every day. Rex's too. The dog and his boy, together forever. Co się stało z Bobim? Bobby jest teraz tam, gdzie strażnicy nie mogą już go skrzywdzić. Odwiedzam jego grób każdego dnia, grób Rexa też. Chłopiec i jego pies na zawsze razem. Okej, zastrzelili chłopaka i psa. Wydaje się, że przez przypadek, sądząc pewnie, że jego broń wiatrówka była prawdziwą bronią. Dobra, zapytajmy jeszcze o tych najeźdźców. Może powie nam coś więcej. Co to byli za klauni? Call themselves the Wrecking Crew. Stupid name. But then they all have stupid names. Like that jackhammer chick. Of course, if the shoe fits. Nazywają się rozwalaczami. Durna nazwa, ale ksywki też mają głupie. Na przykład ta młociara, ale co kto lubi? Co możesz nam powiedzieć o rozwalaczach? I'm surprised you haven't heard of them. You being the law around here. They've been around for a year or so. Only mobile junkyard I've ever seen. Don't know why they got all aggressive all of a sudden. They've upgraded their weapons too. Who has a jackhammer arm? How is that shit possible? Dziwne, że o nich nie słyszeliście, w końcu jesteście przedstawicielami prawa. Pojawili się tu mniej więcej rok temu. To jedyne ruchome złomowisko, jakie w życiu widziałem. Nie wiem, czemu nagle zrobili się agresywni. Jak można mieć młot pneumatyczny zamiast ręki? Jak to możliwe? Anyhow, they fucked us up proper. Not only did they kill the mayor and burn down our spring crop, but apparently one of their bombs smashed our irrigation system too. Gonna take a while to get back to normal. Nieważne, po prostu nieźle nam dojebali. Nie tylko zabili nam burmistrza i spalili wiosenne plony, ale przy okazji zdemolowali nasz system nawadniania za pomocą jednej z tych swoich bomb. Jakiś czas potrwa, nim wszystko wróci do normy. No dobra. Kiedy odbędą się te wybory? Gonna have a show of hands in the town square once we get these wreckers dealt with and the irrigation fixed. Kate Preston thinks she's a shoe-in. I'm the one getting things done around here. All she does is talk. I think the people will make the right choice. Będziemy głosować na rynku miejskim, gdy już rozprawimy się z tymi rozwalaczami i naprawimy nawadnianie. Kate Preston uważa, że to stanowisko dla niej, ale to ja tu załatwiam wszystkie sprawy. Ona umie tylko dużo gadać. Myślę, że ludzie dokonają właściwego wyboru. No okej, no to już wiemy, dlaczego się nie lubią. Starają się o to samo stanowisko zmarłego niedawno tragicznie burmistrza. Dobra, co pan sądzi o Kate Preston? She thinks she's got the answer to everything. She thinks she's smarter than everybody else. Well, she's got the same problem the Rangers do. Whole lot of talking and not so much doing.
Wydaje jej się, że ma odpowiedź na wszystko. Myśli, że jest od wszystkich mądrzejsza, ale ma ten sam problem co strażnicy. Dużo mówi, mało robi. Więc kandydatuje pan z ramienia prawych i sprawiedliwych? You still think the Rangers are the only ones who can deliver justice in this world? Ha! You got another thing coming. Nadal się wam wydaje, że tylko strażnicy odpowiadają za sprawiedliwość na tym świecie? Ha! Lepiej jeszcze się zastanówcie. No dobra, gościu już nic nam mądrego nie powie, tą młociarę Rexa już nie będę zagadywał. W takim razie pogadajmy na poważne tematy w końcu i załatwmy to, po co tutaj przyszliśmy. Właściwie to chcielibyśmy skorzystać z waszej wieży radiowej. Próbujemy namierzyć sygnał. Well, we got an antenna up on the crane, but if you want to use it, you'll have to get it back online. There's some kind of short in the tunnels beneath the reservoir. See Kate Preston down there. She'll give you directions, if she isn't too busy fixing leaks. Tak właśnie myślałem. Strażnicy zawsze myślą najpierw o sobie. No cóż, mamy antenę na żurawiu, ale jeśli chcecie z niej skorzystać, najpierw musicie ją ponownie uruchomić. W tunelach pod zbiornikiem było jakieś spięcie. Porozmawiajcie tam z Kate Preston. Powie wam, co robić, jeśli nie jest zbyt zajęta łataniem dziur. Do widzenia. Go on then. Remind us why we agreed to your protection. No dalej, pokażcie nam, że warto było zwrócić się do was o pomoc. Też dobrze cię widzieć, Bergin. No dobra. Sprawdźmy, czy uda się tutaj znaleźć coś ciekawego. To mogłoby się przydać. Zawór. Okej, zawór jak najbardziej weźmiemy. Pewnie się przyda. Zdaje się, że system radiowy nie działa. Przed uruchomieniem radia trzeba mu przywrócić zasilanie. Ten kanał kończy się czymś, co wygląda jak właz okrętu podwodnego. Mieszkańcy Highpool pewnie podnoszą go za pomocą dźwigu, więc nie zdołacie go otworzyć nawet ładunkami wybuchowymi. No dobra. Zagajnik wygląda błogo. Nawet... może nawet zbyt błogo. No sprawdźmy jeszcze lewą stroną, zanim pójdziemy dalej. Okej, tutaj nie wejdziemy. Warczy i szczeka. Okej, jest jakiś psiak. Zobaczmy, czy możemy z nim pogadać. Ten pies jest naprawdę wkurzony. Jeśli jakoś jej nie uspokoicie, to prawie na pewno rzuci wam się do gardeł. Okej, tam była ta umiejętność związana ze zwierzakami. Pewnie da się ją tutaj w jakiś sposób uruchomić. Być może nawet przejąć tego psa, żeby dołączył się do naszej drużyny. Na razie zostawię go w spokoju. Pokrętło zaworu zostało oderwane przez wybuch pocisku moździerzowego. Trzeba je zamocować, żeby móc użyć zaworu. Ciekawostka, zdaje się, że tuż nad płonącym domem znajduje się ujście odpływu. Może do czegoś się przyda. Dobra, zobaczmy, czy możemy użyć tego zaworu. Strażnicy, musicie mi pomóc. Jeden z moździerzy... Proszę, musicie coś wymyślić. Strażnicy, musicie mi pomóc. Jeden z moździerzy rozwalaczy trafił prosto w mój dach. Mój dom się pali. Proszę, pomóżcie. Musimy coś wymyślić. No dobra, spróbujmy użyć tutaj tego pokrętła. Pokrętło zaworu zostało oderwane przez wybuch pocisku moździerzowego. Trzeba je zamocować, żeby móc użyć zaworu. No dobra. Użyj.
Sukces. Po zamontowaniu pokrętła próbujecie je przekręcić i otworzyć zawór, ale nawet nie drgnie. Zdaje się, że wewnętrzny mechanizm uległ awarii. Naprawy musi dokonać ktoś znający się na rzeczy. No dobra, niestety, kurczę, nie mamy nikogo znającego się na rzeczy. Potrzeba umiejętności technicznych. Dokładnie rzecz ujmując, mechanika. Ta umiejętność przydaje się podczas naprawiania małych urządzeń, silników i gadżetów. To jest ta umiejętność, nad którą ja się zastanawiałem dla Big Bena. Szczerze powiedziawszy, ona mi pasuje, żeby on był właśnie mechanikiem, saperem, takim majsterkowiczem. No szkoda, bez tej umiejętności nic nie zdziałamy. W takim razie, nawet gdybym chciał pomóc, to niestety nie jestem w stanie, młody, sorry. Nie chcę żadnych kłopotów, strażnicy. Dobra, James nie chce z nami gadać. Jeśli nie naprawimy tego systemu nawadniania, to i tak wyciągniemy kopyta. No, ciężko się z tym nie zgodzić. Dobra, podziemia Highpool prowadzą na pewno do tego miejsca, gdzie znajduje się ta babka, z którą musimy pogadać. Natomiast tutaj jeszcze się dzieje coś ciekawego. Ktoś jest zamknięty w klatce. No ładnie, ci jebani rozwalacze zrobili tu prawdziwy burdel. Dobra, kto to jest? Krzyk sępa. Kobieta jest najwyraźniej czerwonoskórą. Ma wyrazistą, dumną twarz, nosi wysłużone, skórzane ubrania, a na głowie pióropusz. I can be of great service to you, noble ones. I am a prisoner here, for unjust reasons. Mogę się wam wielce przysłużyć, szlachetni wędrowcy. Jestem tu więźniem, ale niesłusznie mnie oskarżono. Dlaczego siedzisz w więzieniu? A coincidence. The great spirit set my path through this town, just as it was wracked by violence. The souls who live here assumed me to be at fault. To przypadek. Wielki duch skierował mnie do tego miasta tuż po tym, jak zalała je fala przemocy. Jego mieszkańcy obwinili mnie za swą niedolę. Jak chcesz się nam przysłużyć? Please, remove those juvies first. The taunting is too much. Then we can talk in peace. Proszę, pozbądźcie się najpierw tych wyrostków. Ich drwiny to już zbyt wiele. Wtedy będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Please. Stop the taunting. No dobra. Małolaty. Pyskaty smarkacz o agresywnych skłonnościach w Highpool wychowują prawdziwych sukinkotów. Czekajcie, chłopaki. Może mają fajki. Dajcie nam kilka trupich z filtrem albo kilka sztuk Nico Pops. Potrzebujemy przerwy na papierosa. Nie wiecie, że palenie szkodzi zdrowiu? Macie, bierzcie fajki i już mi stąd. Ciekawe podejście, nie powiem. Nie chcecie tej procy? Gdybyście trochę poćwiczyli celowanie, moglibyście pomóc bronić miasto, gdyby znów zjawili się tu rozwalacze. I to jest świetna opcja, wybierzmy ją. Jesteście tak głupi, że aż zaraz. Właściwie to czadowy pomysł, może nawet odlotowy, tylko że nie mamy amunicji. No, bierzemy procę, ale nie ruszymy się stąd, dopóki nie dacie nam amunicji. Czyli jeszcze coś do procy by chcieli. Faktycznie małe skurkobańce. Ewentualnie mogę im dać fajki, może to podziała. Bo takie moralizatorskie gadanie, że szkodzi zdrowiu, myślę, że na tych skurkobańców nie podziała, więc bierzcie te fajki, jeżeli w ogóle my jakieś mamy, bo nie wiem. Dzięki, przybłęda. Dalej, chłopaki, zostawmy to. Chodźcie se zajarać.
Co jest zabawniejsze od dzikusa w klatce? Absolutnie nic. No dobra, udało nam się pozbyć dzieciaków przy klatce, więc mamy otwartą drogę do tego, aby pogadać z dziewczyną w klatce, bo wydaje się, że ona jak najbardziej mogłaby się przyłączyć do naszej drużyny. I wydaje mi się, że to mógłby być ktoś, choć pewności nie mam, który mógłby działać pozytywnie właśnie w kwestii zwierząt. Mógłby być traperem, no bo jeżeli mamy ewidentnie tutaj do czynienia z Indianką, to myślę, że jak najbardziej mogłoby tak być. Dobra, zobaczymy to oczywiście w następnym odcinku, na który już teraz serdecznie zapraszam, bo w tym miejscu się zatrzymujemy. Tradycyjnie dzięki za wszystkie łapki w górę i komentarze. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej!